Mamo! Mamo! Ale czyściutki miniaczek, co? Idziemy do mamy? On jak jest czysty, to jest całkiem inny w ogóle. To jest inna fura. Ale ty wyglądasz, matka. Fiu, fiu, fiu. Do jedzenia nie mam. Pięknie się wylaszczyłaś, no no. No, no, no. Coś się... Nie, no, dla mnie bomba. A, no racja, racja. Uwaga. Miodzie. Ja słyszałam, na desce pływał, ale teraz chodź pokażemy mamie, jak ty sobie pływasz w tej kamizelce. Zobaczysz gościa, co robi. Dawaj, do wody Władek, pełnym ogniem. Zobacz gościa. No dzisiaj to on przechodzi sam siebie normalnie. Dawaj, głębiej Władek. I zobacz gościa. Nogi ma z tyłu i płynie. Ale jest tu słodziak. Brawo! Widzisz? Nie, że dobrze nie ma opory. No. No to jest jego rok, naprawdę. Tyle ile on ogarnął w tym roku. No zmienił się bardzo z zeszłego roku. Tak się umiejętności taki... to normalnie szok. No, w zeszłym roku był jeszcze taki boidudek na wszystko, taki bobo. No. A teraz już jest tak fajnie. Czadowo. Brawo Władek. Fajnie. Co to za prezent? No różne takie gadżeciki, zobacz, ona chciała na przykład takie coś. Uh-huh. Piórnik, dodatkowo zawsze jej się przyda. Jakieś wymazywalne flamastry. No, czadowo. Ołóweczki. A już to utrwalałaś? Nie, nie pokazywałam tego. Gumeczki, przynajmniej oszaleję, jak zobaczę takie rzeczy. No, ale pokaż przede wszystkim jaka torba, proszę Państwa. Z kitkiem normalnie. No taki podobny jest ten kitek i to. Tak jest. Dobrze, ja to idę powiesić. Dobrze? Flamastry też ekstra. Idę to powiesić na lusterku i zaraz jestem, dobra? Dawno tu nie byliśmy, jest naprawdę fajowo. Niech sobie schnie. Jakiś okular może przywdzieje. Chyba w bagażniku. Dobra. I co? Idziemy? Kawka? Nie, woda. Woda. Woda zimna z cytryną, jakby była gazowana. Ojej, to już by było mistrzostwo świata. Wiesz co pomyślałem? Że może byśmy jutro, jak dziewczyny odwieziesz, to byśmy sobie przyjechali tutaj albo na Fidor, co? Z deską. Żeby sobie poleżeć? No nie, no żeby pobyć po prostu, nie? No może. Tak ze dwie godzinki. Co ty na to? Może, może. Może, 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 możenko. Tu taki mały ugryź był przed chwilą, no. I, no. Słucham? Mazda. Mazda, no, to jest Mazda. Możliwe, że jest Małgorzata z Gdyni. Wygracie dzisiaj 1000 zł na paliwo. Jak Gosia? Planuję wybrać 1000 na paliwo, co? Właśnie jestem przed urlopem. No i będą fryty, proszę Państwa. Jednak stolik z widokiem na wodę. Zarobiliście, nie? Naprawdę. Podoba mi się. I ten swojski klimat bardzo mi pasuje tutaj. Muzyka ciszej trochę mówiła, tam ta muzyka, wiesz, przyciąga. Na pewno. Nie, Badek?
Co tam sobie zamówiłeś? Frytki. Frytki. Z ketchupem? Dobrze. No taki. Po takiej ciężkiej, po takiej zabawie, po takim wysiłku. To ci się należy, no. Mama zobaczy na filmie, jak ty pływałeś, gościu. Z szacu. Że ty sam pływałeś. No wsiadł po prostu i się zaczął odpychać. Raz popłynął do tej wyspy i nie mógł się tam za bardzo ogarnąć, to dopłynąłem do niego. Powiedziałem, że go nakieruję. Nie, nie, tata, ja sam i tyle. No niesamowity jest. Później mu skróciłem tylko to wiosło, wiesz, o połowę, żeby mu było lżej. Ale jakby miał takie wiosło, wiesz, bardziej pod niego, kurde. Rewelacja, stary. Szacun. Już. Czy dasz sobie radę z tymi frytkami? Na pewno? Już ci przestygły? Co dzisiaj jemy w domu? Gofry lub namyśniki. I trochę zupy z wczoraj jeszcze. A zupa z wczoraj. No w sumie to nawet mam ochotę. Tak się zagęściła mocno. Ta kasza tam nie urosła mocno. Ale dobrze, bardzo mi się podoba. Tylko ją doprawię sobie czymś. No, fajnie. I są ogórki, one wiesz co, te, które zostawiliśmy wczoraj niechcący, to już się przez tą noc trochę skisiły, aż piana normalnie szła z nich od dołu, czyli się trochę przykisiły, a teraz poszły do lodówki, czyli będą idealne dzisiaj. Idealne. Myślisz, że już? No. No tak, już widziałem nawet, że kolor zmieniły. No takie małosolne będą, czyli najlepsze, co może być na świecie. Tak sobie, proszę Państwa, siedzimy w takich okolicznościach. Zobaczcie, jak tu jest pięknie. Tu można sobie na trawce przy wodzie posiedzieć. Tak, pani doktor, to dosyć często. Chociaż biorę leki. Leczenie to podstawa, ale to bardzo ważna jest również specjalistyczna higiena interna. Proszę kupić w aptece Iladian Puro. Iladian Puro? Tak, specjalistyczne żel kosmetyczne. Iladian Puro. Godzinę później. No i co, jednak poległ kolega? No, ale... On tam do bilarda się dobiera? Dobrze widzę? No. A coś tam kombinuje koleżka. No dobra, to co? Jedziemy zaraz, nie? Ja to na tą zupę już mam ochotę. Może bym do mamy jeszcze zajrzała? Nie, nie, nie. Co to? No to zajrzyj. Faktycznie. No dobra. W takich domkach tu sobie można, proszę Państwa, zamieszkać. Jak widzicie, jest plac zabaw, taki wiekowy już, klasyk. Ale są też inne. Świeższe. Proszę Państwa, taki telefon znaleźliśmy na plaży. No co, dobrym zwyczajem jest zaniesienie go, nie? Do baru. No. Także mam nadzieję, że ktoś się będzie cieszył i że wróci po niego. Telefon zostawiony w barze. Mam nadzieję, że ktoś tam na niego trafi. No fakt, że na nas trafiło. Kto wie, czy taki telefon nie byłby zawinięty. Jakby został znaleziony przez kogoś innego. No ale dobrze wyszło. To jeszcze nagryweczki na plaży. No właśnie, schłodź się, kobito. Co jest? No to co? Już i tak jesteś, dawaj. Będzie ci od razu lepiej. Widzisz, jaka cieplutka? Faktycznie. Będzie? To chodź. Możemy jeszcze nie jechać. No możemy, a co chcesz robić? Ja to jadę, panowie, bo ja chcę wrócić szybko. Zobacz gościa, co robi. Władysz, co wybierasz dzisiaj? Gofry czy naleśniki? No, coś tam znajdziesz, jest jeszcze trochę tej zupy. Spokojnie, zupą się zaraz, mam ochotę na nią nawet. Nie, Władziuś, już. No, już ją wysuszyliśmy. Nie ma potrzeby, zobacz, gościu. Jutro przyjedziemy na deskę, to będziesz w kamizelce, dobra? Chodź, Władziuś, zbierajmy się już, dobra? Dobra, to ja lecę. Dobrze, jedź.
No nie mogę się napatrzeć na niego normalnie. Jak jest taki czyściutki, to jest mistrzostwo świata, ale jak jest brudniutki, to też jest mistrzostwo świata. Deseczka mu ładnie tam pasuje. Deseczka, tak. No, taki ten zapach jest bardzo ładny, jest taki subtelny. Ale ten w Range'u też, bo ja go przeniosłem z BMW-ki, bo w BMW-ce mi jednak za mocno pachnią, a tutaj w Range'u jakoś się rozszedł i jest dobrze. Może na początku tak intensywnie dawał. No. No dobra. To co? A w BMW-ce też będzie jakiś zapach? W BMW-ce? Będzie, no. Jeszcze coś tam zostało. Weź sobie przetrzyj na trawie te buty, bo masz w piochu pewnie wszystko. Dobra, wytrzepę ci później. Wytrzepę, widzisz, zauważ? Wytrzepę. Wiem, wytrzepię. Wytrzepię, ale wytrzepę mówi się po przysusku. Do tego stawu takie gwary należy nie promować. A nie tylko góralszczyzna. Przysuszczyzna też jest fajna. Wytrzepę. Wytrzepę, tak, my wszyscy. Ty zaraz też zaczniesz. Nie, weszłaś między gawrony, to musisz krakać, jak i one. Różne rzeczy może się zdarzą, ale to nie. Dobrze. Jadę. Jedź. No aż cię nagram normalnie. Jak ona zawróci, Władek pyta. Sprytnie zawróci. Zaraz zobaczysz. Matka to nie jest, wiesz, to jest kierowca nie w kij pierdział. A, trzy cylinderki. Malowanko, o, usteczka, proszę bardzo. No tak to się robi, wiadomo. Klasyka samochodowa. Przetrzyj sobie, Wadziuś, te buty z tego piochu. Ja sobie trochę wytrzepam. Dobrze. Widziałeś, jak matka sprytnie to zrobi? Jedziemy, no. Chodź, trochę cię przesuszymy, bo mamy ręczniki jakieś. I się pakujemy. Deska to już nam wyschła, na pewno. Co nie? Chodź, Webster, tutaj. Trawa, gościu. O, zobacz, jaki fajny mały ręczniczek. Wycieraj się. Tak. Te gadki sobie, poczekaj, o. Żebyś sobie tego fotelika tak nie zmoczył. Dobra. Reszta to ci wyschnie później, nie? Chcesz koszulkę, czy nie? Nie. No ja też będę jechał. Bez koszulki. Olewamy to, nie? Weź tamtą kamizelkę, Władziuś. Tam, z tamtego lusterka. No nie spodziewałem się, że tak ładnie wejdzie ta deska do Range'a. Ale weszła. Ładnie deska do Range'a. Grazie. Dobra. Dobrze. Chcesz coś nagrać? Tak. I teraz... Tylko to włóż tam do wyrażnika. Poczekaj. No i miodzio, nie? Dobra. Cyk. Mamy docisk. A, jeszcze czekaj. Wiosło bierzemy, nie? No i co, tą łopatkę też. Poczekaj, no to wrzucaj. Albo ja sobie wezmę ją. Ze sobą, dobrze, no to chodź. Przetrzyj te buty, dobra, z tego piochu. Dobrze. Dobra, gościu. Łogiń z rury? Przód? Do góry. No.
Wow. Będzie nam pachnieć. Już nam pachnie. Ale kwiatu przed. A, no to też tak. Mama to jeszcze pojechała do babci. A do której babci? A do Eli. Patrz, zaczyna padać. Normalnie tylko wjechaliśmy i zaczyna padać. Tak, no pewnie, zaraz na taras ja sobie wezmę zupę i siadamy na tarasie, Władziuś. Nie pękaj. No pewnie, ręcz jest ekstra. Wysiadka, ziomuś. Odpiąłeś się? Oj, oj, oj. No dobra, dawaj. Dobra, to musimy dać mamie ten fotelik. Gdzie? A, tu, no wiem. Dobra, Wadek, ty jesteś głodny czy nie? Nie? W ogóle? No dobra. W ogóle. Aha, bo ty się tych frytek przecież najadłeś. Dobra, ziomek, to ja tu zaraz wychodzę tarasem. Chcesz jakąś koszulkę czy nie? Nie. Dobra, to zaraz ci wszystko wyschnie. Masz tu samochody, ja zaraz będę na tarasie, okej? Nara.